28 maja, Jeruzalem, Księga Życia. W ten sposób stopniowo odnajdziesz mądrą klauzurę, która nie polegając na murach czy moralizatorstwie, zapewni Twym braciom i Tobie miejsca oraz czas, gdzie nic i nikt nie będzie mogło Cię rozpraszać, zajmować lub niepokoić. Tym samym nauczysz się, na czym polega cenny sekret niezbędnego czuwania nad słowami, myślami i sercem. Nauczysz się rozwijać wewnętrznie i trwać. Obecnie, gdy stałeś się mocny owym otwarciem miłości i mądrym zerwaniem więzów, pozostaje Ci dzielić się najcenniejszym z Bożych darów, stołem Jego Słowa i Jego Eucharystii. Istota Twojej gościnności polega bowiem na tym, aby przyjmować w modlitwie poprzez modlitwę i dla modlitwy. Ważniejsze od budowania struktur jest sprawianie, by wytryskiwały źródła. Drąż więc studnie i dziel się wodą żywą, obiecaną tym, którzy w Niego wierzą.